give to my kids. You invest, but you steal what you make. Who train your kids today? Wonder why them babies don't make it. You live for yesterday. Instead of trying to invest in their future, they learn from yesterday. Can't understand the nerve of these. They won't respect today. No, it ain't a burden, my. Them babies next to eat. No way we should be leaving them naked to become extra meat. You had to fight this for yourself to be the next to eat. Going through some things, baby. Shit been going down crazy. Seem like I'm the one to change. I can say I feel alone. I feel ashamed I ain't been home. Fall in love with the shit, man. Get real out here, you know what I'm saying? Everybody so distant from what they really was. Just the thing in the world gotta make them change. This life gon' keep moving. You gotta keep doing it. Ain't no way you gon' make it out with that attitude. Girl, I told you I call me the nice. Took your heart when I move, it's a heist. Everything in here come at a price. Yo, good girl, but trapped in this vice. Better hope I don't chart. I make hits like a walk in the park. She like diamonds, she cry in the dark. But keep flashing and doing your part. Die for the nana, die for the nana. Slide for the nana, die for the nana. Driving a boat, so I die for the nana. How would I roll, put a high for the nana. Eyes on me mama, don't like drama. Black that hummer, right for the summer. Rockstar band, so I live with a drummer. It always deep, but it kick like thunder. Lot of niggas used to see me. 9 minutes, phantom screaming, free me. When the VS diamonds swimming CZs. Had my SG dropping 6G. High pull up on a boy, miss me. She like Henny, but she on the whiskey. Lost the keys to the telly. Man, I swear that pussy deadly. Doing anything for the nana. She got 20,000 niggas waiting outside. Twin turbos look like Bunny and Clyde. No, I gotta keep my dogs by my side. I still level dream to perp out of Sprite. Know these niggas only ride. Quit me out of jealousy. Boys, care for your wife. It's young forever, bitch, I'm out here for life. Girl, I told you I come with it nice. Took your heart when I move, it's a heist. Everything in here come at a price. Yo, go, girl, but trapped in this vice. Better hope I don't chart. I make hits like a walk in the park. She like diamonds, she cry in the dark. Halo, halo, cześć. Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnym z moich streamków. Jak ostatnio też jest ze mną Wojciech. Siemano. Jest, słychać go na szczęście. To ja, dobrze. Scorpio Volcano. Dokładnie, Scorpio Volcano. Dobra, to sobie powyłączam. No i jesteśmy tutaj z kolejnym odcineczkiem dla was z A Way Out. Spóźnienie mamy, no ale to jest takie delikatne spóźnienie. Mam nadzieję, że wybaczycie, chociaż no Marawandes, ty pewnie nie wybaczysz. Jesteś niewybaczalny. No ale cóż. Mamy gierkę, jesteśmy, także nic się nie stało. Są 2 minutki. No dobra, 5. Jest w granicach błędu statystycznego. Mówisz, że już nas zakapowałeś? No trudno. To nam najwyżej FBI wleci na chaty. Na kablu. No właśnie. Trzeba zobaczyć, jak będziemy tobą pomiatać w tej grze. O ile będzie jeszcze jakiś moment z kablami. Ja tutaj już zaczynam powolutku, także pozwolę wam się jako czatu rozgościć tutaj wszystkim, zanim zaczniemy. Jak wam minął dzień? Czy wszystko w porządku? Dobra, na razie chyba nie macie weny twórczej. Wybaczam,
Ja jestem wybaczalny, no ale nic. Czas leci, więc może czas zacząć też grę. Ostatnio skończyliśmy, z tego co pamiętam, przy szpitalu, żeby odebrać dziecko Vincenta, tak? Bo jego żona zaczęła rodzić. Także będziemy kontynuować. Ja jestem gotów, Skorpio. Także zakładajcie fartuchy, no. Ściągajcie rękawiczki, maski na twarz i idziemy. No i przygotujcie się na rozlew krwi. W późniejszym etapie może. Mam nadzieję, że się nic z twoją żonką nie stanie, a nie z dzieckiem. No ja poszukam na tablicy tutaj. Tak, szukaj na tablicy, gdzie jest... There it is. Leo, we need to take the elevator. A, czyli... Okej. Okay. Maternity ward, to będzie to? Dział matkowania? These signs are so confusing. I don't know, they seem pretty straightforward to me. Hey, man, what... Oh, hi. Are you my doctor? What's your problem? I didn't even come close to touch you. Yeah, but you could have. And it would have hurt like hell. Jakie dziecko kapuś? Take it easy. I hope you get better soon. O. Yeah? You don't believe me, huh? Chodź tu. You think I'm faking it, don't you? I didn't say that. Well, are you scared to lose this? I'm in lots of pain. It hurts so much. Smacznego. I'm sure it does. Sorry. Spoko. To co się rodzi. Dziecko kapuś. Nie. Chodź do mnie. Z drugiej strony jestem, tam obok tego typa. Coś się rodzi, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Nie znam kolęd, sorry. Zaczynasz. Dobra, Jezu, ja pamiętam, ja kiedyś miałem taką grę, jak byłem mały. Wiem tu. Ciekawe, czy na ukos też tutaj działa. Shit! Nie! Fuck. Fuck, zrobił to. Co za gość. Nie! Dlaczego to zrobiłeś? Shit. Shit happens. To ja sobie dam tutaj. Fuck. Dobra. No kufa, co kufa? Jaka kufa? Kufa to jest ten psi pysk. Tudem. Tame, son. Jest, ja dawno w to nie grałem. Grałeś w to kiedyś, Wojciech? Na pewno grałeś. Każdy w to grał. Przecież. Chciałbyś, żebym tu rzucił, co? Wy nie mieliście dziecka kapusia rzucaj szukać? Gdzie chcesz. Nie, nie mieliśmy dziecka kapusia szukać. To jest dziecko Vincenta. Just make your move, Einstein. Fuck, tutaj rzucę. Przestań! Przestań wygrywać! Vincent to jest Skorpio. Skorpio gra Vincentem. Jego żona zaczyna rodzić i idziemy odebrać ten poród. Nie ma w tym nic skomplikowanego.
Shit. To miała być taka fajna wygrana tutaj na czwóreczkę. No niestety. Oż ty cwaniaczku, ja rzucę tutaj. Nie ma. Uf, dobra. Shit. Nie. Cholera jasna, kończą mi się ruchy. Przestań. No ja nie wiem, ja już przegrałem to. Wdupiłem to z tobą, no nie wierzę w to. LOL. Ja nie chcę tak, ja chcę dać tutaj. Ech. Niech ci będzie. I emerged victorious. Pure luck. Koniec. Koniec! Nie ma. Nie wygrasz ze mną następnym razem. Idziemy do tych wind? To był czysty fuks. No. Ja mam nadzieję. Mara, jaki ze słodziutki różowy Darek, jesteś. Darek, otwórz. Cześć Peremi, witam. Hejka, siemanko. Ciekawe, czy nas rozpozna z listów gończych. Chyba będziemy musieli kogoś znokautować. Zrobić to, czy nie zrobić? Zrobić, czy nie zrobić? Ryzykować? Ja go ogłuszam. Tyle. Nie ma. Pewnie przez to nas zaraz znajdą. Ale cóż, tak czy siak jesteśmy uciekinierami, więc nic się nie zmieni. Możecie mi powiedzieć, czy dobrze słyszycie grę? I nas? Wow. Oh fuck. Shit. Jeszcze raz. Dobra, remis, dawaj. Chodźmy. Na ekranie różowy, a tu zielony. What are you hoping for? Boy? Girl? Dog. Who wants a boy? That's the same thing my mother said. Until she had you, I guess. No, she actually kept saying it until the day she died. That's why I want to have a girl. Are you the father? No, I'm not. But my buddy is. I'll get him. Vincent! Here. Excuse me, ma'am. My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Moretti. Right, just follow me, sir. To bardzo dobrze, dziękuję za odpowiedź. Ogólnie też ostatnio zauważyłem, jakby wam stream jak źle działał, PRM i na przykład tobie na internecie mobilnym.
to ostatnio zauważyłem, że pojawiła się u mnie na kanale możliwość wybierania jakości streamu. 1080p, 720p, 480 i 160. Także możecie sobie zmniejszać. Hey Carol. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? She's my daughter too. Już widzę, którędy będziemy uciekać. This is Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave to dobrze, Perry, cieszę się. I'll be waiting outside. Yeah. And congrats, by the way. Can I hold her? Okay. No, będą jeszcze lepsze gry do pogrania razem, Perry. Dziękuję. I tobie również zdrówko. Marawandes, czy to ja mam zasłonić kamerkę? Czemu? Vincent, please. I love you so much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. A taka funkcja. Wiecie, jaki jest problem ogólnie tej gry i grom podobnym do tej? No. Że jest tak bardzo przeładowana tą historią, tymi momentami takimi ważnymi, jeśli chodzi właśnie o te względy historyczne, no nie? Że ciężko jest gadać, nie? Bo może coś przegapić, czegoś nie usłyszeć, czegoś nie doczytać, nie? Problem musi. No, dlatego ja zawsze mam te napisy ogarnięte, znaczy załączone, żeby też ewentualnie czytać, nie? Jak nie słucham. Ale tak, no trzeba się skupić czasem. Gdzie ja jestem? O, tutaj jestem. Nice! Teraz ja! Spierdalamy! Ah! Fuck! Nie zauważyłem jej, że wychodziła akurat stamtąd. Fuck. Stukaj. Shit. Spadaj, gościu. Dylemat masz. Jaki masz dylemat? Move!
Jezus, tuż za mną jest. Znaczy nie Jezus, tylko policjant. A szybkiej. Jest. Nie ma tu nikogo. Oh shit. Come on, open. Fuck. You're under arrest. Open. Hey, watch it. Scotch. He's over there. Stop him. Hey, someone call Freeze. Hey. I need to get up in that vent. Albo nas, albo Hotel Paradise. Nie możesz i to, i to? O. Tak. O, Mortal Kombat będzie? Mamy Mortal Kombat. Shit! Co ty robisz, człowieku? Kopniak. Dwa naraz. No i widzisz, jest kompromis. Spadłowa. Ty! Paruj, paruj! Fuck! No chodź, cwaniaku. Masz, po łbie. Szczególnie, że Mara dziś nie w sosie. Czemu nie w sosie Mara, myślisz, jest? Bo jest w panierce. Te. Przestańcie. O nie, uderzyliśmy panią. No cóż, pani nas pierwsza zaatakowała. Damn. I need to find a way out of here. Ekstra jest ten etap ucieczki z tego szpitala. Podoba mi się. I don't know. I don't think he's that stupid. You never know with these fugitives. I'm not so sure. Hey, you think it came through the ventilation? Yeah. Looks like it. I też taki okrągły i tłusty. I guess he jumped down and ran out. Yeah, he must have been fast. Only explanation, right? Well, he's not hiding in here. It looks like quite a drop from that vent. Think he might be hurt? Maybe. Wykąpany cały w tłuszczu. Sorry, musiałem. Ponczuszku. Cholera, czemu ja mam trudniej? Ja nie chcę ich zabić. Mogę ich zabić? Pozwolisz mi? Strzel w gaśnicę, może będzie, wiesz, chmura. Jest, jakaś jest. Shut up! Don't do anything stupid. Get over here. Fuck! Piece of shit door! Open! No kurde, monitoring. Aha, na ciebie, a nice. Bo... Damn.
Bo miłość coś oznacza, że ktoś jest nadziany miłością. Już? Nie będę tego tutaj tłumaczył. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see or hear anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Stay safe, ma'am. Widzicie? Mów, było blisko. No, rany. Tylko proszę bez niecenzuralnych treści. Na Rawandes, bardzo cię proszę. Nie chce mi się wchodzić na menedżera i to usuwać potem. Kurde, kłódka poważnie. O, oh, shit. Come on, let's go. Dawaj, dawaj. Fuck. Damn. I need to help him. The car. Wjedziesz tam samochodem? O kuźwa, z dłuższego linku nie mogłeś wrzucić. Co się stało? Ty odjechałeś beze mnie? Ja tylko ruszyłem. Wow, 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 wow! Kuźwa, ale Matrix. Ale ja unikałem tych kul, widziałeś to? Nice. Nice, ale zrobiłem Matrixa. You sure it's a good pilot, right? Yeah, kind of sure. Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Don't worry. Emily's a great pilot. She was practically born on a plane. O, jest chyba nasz samolot. To co, kończymy? Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? What, does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico. Przekonałem ją. Twoimi pieniędzmi. Come on, Harvey. You gotta believe me. I'm telling you the truth. Jak coś chyba masz wyłączony mikrofon, jeżeli coś mówisz. Miałem wyłączony, bo krupię paluszki. A. O smaku soli i pieprzu.
Mi tak teraz w mordę pali, że... No. Że trzeba starczy. Że nie możesz mówić, tak? Że ci skleja twarz. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan, dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. ¿Todos? ¿Pero qué pasa? No preguntes tanto. Hazlo nomás. Whoa, whoa, wait. What? No. No, no. Kamizeleczki, broniki. Hey. Here you go. A skąd takie? Można, ale to są beskidzkie paluszki. Czyli musicie jechać w Beskidy. Nie, ja je kupiłem akurat w tym sklepie, co jest w Galenie. U góry ten taki śmieszny. Lidl, czy jakoś tak. Tam są różne takie dziwne rzeczy też właśnie. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? Cebulowe są ohydne. Hello, Vincent. Are you crazy? Nie lubię. Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. Najlepsze są z sezamem. O. Right, Emily? Sezamowe ekstra są, no tylko też ich dużo nie można zjeść, bo suszy mordę. Zaś. Jeżeli chcesz spadochron, no dobra. Nie lubię wysokości, ale niech będzie spadochron. Pamiętaj, że po krótkiej ucieczce Leon narzekał, że go bolą stopy. Także jakbyśmy tam wylądowali w tym lesie, no to byśmy nawet nie doszli. No i tam. Niósłbyś mnie na swoich, wiesz, ogromnych barkach. What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Sorry, that's just it's coming with. Yeah, just get it on the plane, okay? Got it. O, 7 widzów mamy. Jestem amazed. Co musieli? O, dobra, ja odczepię wąż, ty otwórz wrota. Ja jeszcze wezmę dziennik Emily. Gdzie jest dziennik Emily? Here it is. I'll just give it to Emily. Mam już. Masz dziennik? Aha, dobra, masz. To jest automat, chcesz zagrać? Chcę. Grenade Brothers. Jej! Ja mam kompleksy z barkami? Pierwsze słyszę, Marowandes. Pierwsze słyszę. Jest osiągnięcie. Co to jest? Musisz skakać. Aha, już wygrałem. Fuck. To bardziej jakaś siatkówka by była, a nie grenade. Nic nie jest takie łatwe. Nie. Nie. Wow. Wow. Nice. O kurde, żeś to przyspieszył teraz. Fuck! A masz. Nie bejtuj. Nie bejtuj, Perry. Jesus. Jak za pierwszym razem nie odbijesz do mnie, to potem jest trudno, nie? Oh,
A, szlak, nie. Bo ja ci podkręcone puszczam, widziałeś? A, dobra. Jestem zwycięzcą. Dobra, idę dać jej dziennik. Nie chcę to mówić. Ja się trochę tutaj jeszcze napakuję sobie. Jak gdzie ona poszła? Ja sobie trochę popakuję. Przyda się nabyć trochę tężyzny. Czy to jest helikopter? Chodź, olejemy ten samolot, lecimy helikopterem. Możesz wsiąść? No, można zobaczyć. A umiesz latać? Bo Emily chyba nie poleci z nami helikopterem. Ja sobie wiercę dziurę w pudełeczku. Nie, nie chcę. O, darty są. Gdzie ty masz te darty? Tam. Może chociaż w to z tobą wygram, co? No łatwo, 29 punktów macie, tylko musisz to. Here you go. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Trzy razy bullseye. No nie, bo bullseye to masz za 50, to trafiłeś 25. No dobra, niech będzie. To bulls albo i samo. Come on, we are losing time here. Open up the gates. Dobra, napij się i lecimy. Aha, czekaj, otwórz wrota do hangaru. Jeszcze piwko, czekaj. Piwko, jest tam piwko? Dobra. Nie ma, nie wziął. Dobra, to sam otworzę te bramy, kurde. Niech będzie. I lecim. Lecim, bo uśniem. Marawandes, piszesz niezrozumiałym językiem. Spotykać nie, ale wpadać to już nie tak. Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? You nervous? No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. To już nie tak. To już nie tak. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance, you know? I'm just saying that writing a letter really helped, you know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know. Anyways, look, I'm just saying it was a good thing, that's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah, I mean, it was just an idea. It's just, anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Dobrze, Perry, zrób to za nas.
We're approaching the drop point. You guys ready to jump? Yeah. O, mamy nasze giwery elegancko. Giwerunie. Spread your arms and legs to fall slower and maneuver yourself. And don't forget to pull the chute in time. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Jeronimo! No nie, jak mogłeś to zrobić? Jak mogłeś mi to zrobić? Wyrzuciłeś mnie. Halo. Ty teraz wygląda jak ten Player Unknown Battlegrounds. Idziemy na Battle Royale. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. O nie! Oh shit! Oh shit, musisz mnie złapać, ej! LOL! Nie! Fuck! Ja mówiłem, że ze spadochrony to nie jest dobry pomysł. You had one job. Właśnie się posrałem. You're crazy. I think it is. So, Ciulu. Are you gonna tell me or not? Okay, okay. I fell down when I was young, happy. I wanna know more. Fell down for what? Come on, man. Fell down for what? I fell down from a fucking tree and broke my arm. Ja mówiłem w imieniu Leo. That's it. You broke your arm? What do you mean that's it? I was 8 years old. Did you cry? Okay, I've had enough. I'm letting go if you keep asking those stupid questions. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. No, you don't. Lol. To było dobre. Tak będziemy musieli iść spory kawał drogi. Popatrz, gdzie my wylądujemy. A gdzie jest ta willa? Spróbuj gdzieś tą willę znaleźć okiem. Nie, bo ja pieluchę mam, wiesz? Ten lady. To było dobre, to było dobre, to mi się podobało. Im bliżej końca gry, tym się bardziej to rozkręca, robi się coraz lepsze. What makes you so sure about that? I don't know, a gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlo. Dokładnie. How the hell you pull that off. Aha, ty mnie chcesz podnieść, okej. Okay. No nie, chciałem odejść. Jakie tam pieluchy? Co się wysuszy, to się wykruszy. No, wszyscy wiedzą, wszyscy to robili. Na to wychodzi. Każdy ma jakąś poradę na ten temat. Dobra. Jak znajdziesz miejsce, to przy... Aha, tam jest kurwa, dobra, trzeci jest. Dobra, to trzeba jednego zdjąć po cichu. Ja idę w lewo, w prawo znaczy się.
Dobra, obeszłem dookoła. A dasz radę go tam po cichu tak sprzątać? Gdzieś się zastanawiam, bo on teraz to będzie obchodził. Postaram się jakoś to zrobić po cichutku. Oj! Jest. Sprzątnięty. Ja celuję tego w ciemnej, co jest tym. No chyba, że chcesz ich po cichu zabić. Próbować. We dwóch, na raz. To może być ciężko. No tylko ja tam muszę podejść, a oni mnie zauważą. Dobra, to ja celuję w tego... No, wiesz co, celuj w tego w jasnej, wiesz? Ja mam tego po ciemnej bliżej. No dobra. Trzy, cztery. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nas nie usłyszeli. Jest ogólnie, pamiętaj, że mamy przewrotkę teraz. Ja się tu uczę od chłopaków, ale teraz to się zastanawiam nad tym streamowaniem. Każdy coś kiedyś kruszył. Dokładnie tak. Już ci pomagam. Oh shit. Snajper. Nie, za daleko jest, nie chycę go. Wow. W ogóle. Czekam na ciebie. Idę do góry. Tu jeszcze ewentualnie można przez drzwi wyjść, ale nie wiem, czy będziesz chciał to zrobić. Oh shit. Dobra, wezmę go od tyłu. Zaczaj się na snajpera. Mam go. Nice. The sniper rifle. Cover me. I'll stay up here and keep you covered. Oh shit. Dobra, padli wszyscy na razie. Wychodzi kolejny, widzę. Kolejna partia ziomeczków. Dobra, czysto. Ile ich tu wychodzi w ogóle? Ej. Ostatni. Główka. Czysto. Dobra, wychodzą. Się kryją dobrze. Dobre kryjówki mają. Średnio mam ich. Jak tu zobaczyć? Dobra.
I ostatni jest na górze, to ja go muszę zdjąć. Chodź, kolego. Dobra, pat. Dobra. Lecę do ciebie. Come on, Leo. Się wyczyściłem, bo tutaj Jakubowi trochę odjebało. Spoko. Luzik, jesteśmy w dżungli, więc takie ptaki nam nie straszne. Możesz dać ten, posłuchać widzom Jakuba troszkę. Dobra, dobra, spoko. Może raczej kiedy, Perry? Aż tak ci się ten Albion spodobał, nawet nie gadaj. Przerażasz mnie teraz troszeczkę. O nie, nie, nie rób tego. Too bad I'm not on vacation. Wow. I didn't know Mexico was this beautiful. Hey Leo, come here. Raczej kiedy może stream zrobiona? W takim wypadku. Robimy stream zrobiona, będziemy się bić na gołe pięści. Idę tędy. Ja myślałem, że pójdziesz drugą stroną, no ale dobra. No jasne, że początkowych stringów trzeba wspierać początkowe stringi? Co? Co? Biorę go. Czy on go zauważy? Ale ci śmierdzi spod tego. Jezus. Wyrzuciłeś mnie z samolotu, to masz. Dobra, załatwię tego po cichutku. Fuck. Fuck! Fuck! Shit. Zobaczy mnie. A, dobra, przynajmniej nie pierwszego mnie zauważył. Przypuszczam, że ten etap dało się zrobić po cichu. Same hedziki wskakują teraz. Yo. Czy ta beczka robi boom? Nie. Marawandes, nie sądziłem, że nosisz stringi. Na streamie jeszcze. To jest dziwne. Masz, zawstydziłaś go teraz. Teraz się nie odezwie już. Ach. Perry, Perry. Reload. Mamy to. Jakbym tyle nie pracował, będzie może. Możliwe. Leo, help me with this. A taki był fajny amerykański. All right. That actually worked. Brute force. Always a winner. Co my to mamy? O, można zmienić broń. Chcesz sobie zmienić broń? Shota. Nice. They have a lock here. And I have a gun.
Mają kurtkę, a ja mam broń. Nie jestem. No i dobrze. Teraz już wiem. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el rico de la noche, salsa fiesta. Oh shit, zaraz padnę. Dobra, tu trzeba się jakoś przekraść. Och. Dajcie z ubikacji, do ubikacji byś stringi poprawić. Jak ty to robisz? Co ty robisz? Wow. Wszystko. Dobra. Psa. Tu. Tu. Tylko gdzie teraz? Uważaj. Spocznij na chwilę, schowaj się bardziej. O. Ach, dobra, mogłeś poczekać, bo ja tutaj mam te... Czekaj. Beczki z tym. Wow, teraz ja zginąłem. Dobra, jeden musi iś przodem. Ciężko to jest. To musimy na zmianę iść, przodem, tak, żeby, no. Tak żeby oni strzelali na zmianę. Do ciebie raz do mnie, nie? No. Teraz strzelają. Dobra, idź za te tamte. Ja wtedy przejdę się za te. Nie. Musisz za te kraty tam iść. Tego nie zrobisz. Działa trik z tym. Z gaśnicą. Ale no nie działa. Biegaj. No jest przeterminowana na pewno. Dobra, musisz tam pobiec, gdzie ja wtedy na te schodki tam. Z drugiej strony. Biegaj. O. Dobra, daj mi iść przodem, dobra? Ja pójdę pierwszy. Idź się za mną, tak jak wtedy. Ja wtedy rzucę tamte. Podobno fajni faceci nie srają. I nie powiedziałeś wcześniej o tych pieluchach i strasznie brudna sprawa z tego wyszła. No sorry. Sorry, mogłem wspomnieć. Dobra. Ty musisz się zacząć kryć za tymi osłonami, za które ja jak ja już z nich wyjdę, wiesz? Wow. Dobra, jestem tu. Teraz czekaj, bo mam gaz. Beczkę z gazem. Rzucam beczkę z gazem. Ty musisz ją trafić. Celuj w drzwi. Dwa, on celuje w... Jest. Elegancko. Brakuje podłokietnika na miejscu pasażera. Oj. Idę do ciebie, czekaj. Może możesz gdzieś sobie, wiesz, dokupić czy coś? Nie wiem, zrób sobie, nie wiem, z jakiegoś plecaka. Najgorzy! Dobra, tu się robi już ostro, kurde. Gin. Fuck, no armię sobie zrobił tutaj niezłą, powiem, muszę powiedzieć. O
No wychyl się jeszcze, proszę. Jest, dobra. A kto umarł, ten nie żyje. Najmi plecaki te miotły, o której mówiłeś. Dobra. Ci kupię następnym razem. Plecak już masz, w sumie sobie kupiłaś, ale miotły mogę ci tam, wiesz, sprezentować. Będziesz miała sobie, o, podłożysz sobie też gdzieś w ciężarówce, to będziesz miała też podłokietnik z miotły. Gdzieś będziesz mogła podrapać też. Kuźwa, Scarface mamy tutaj. Człowiek z blizną. Jeszcze bez blizny. Wow. Blisko mnie było. Aż mi miło. To dobrze. Mogłem to zrobić jako niespodziankę, ale... Wiesz, taką, wiesz, z hakiem byś dostała tą miotłę. Żebyś mogła na czepę zamykać, wiesz, w normalny sposób. Oh shit. Mamy go. Ciul. Gdzie on mieści te granaty wszystkie? Gdzie on to chowa? Kasztanami strzela, myślisz? No chyba tak. Widzisz, gdzie sięgał. No tak, wiesz, to kieszeni bardziej, no ale... Może ma dziurę w kieszeni. Ma dziurę w dupie, drugą. Zrobił sobie. I obie dziury połączone. Ma złoty pistolet, jak w tym, nie? Goldfingerze. No. O kuźwa. Komu bardziej zepsuł życie? Mi, oczywiście. Dobra, niech będzie. Ja bym go zajebał po prostu. Dawaj, no dobra. Strzelamy do niego. Ale to jest ciekawe, przecież mamy jakoś niecałe 5 godzin, to znaczy około 5 godzin. A to nie może być jeszcze koniec. W takim wypadku, jak gra jest na 6. Jeszcze mieliśmy problemy przecież. It's in the safe, over there. You can take it. Move it. All right. Czy będzie miał drugą spluwę w sejfie? Jak myślisz? Myślę, że będzie miał albo granat, albo jakieś T4. Wstawiam granat, jeszcze jeden. A nie, jednak pistolet. Diament? To jest magazynek na razie. A jest też pistolet, dobra, no. Shit. Któryś z nie jeden, a dwa. Złoty pistolet. No.
fucking gun down! Put it down now! Idę w tą stronę teraz. I will shoot him! I will shoot him! O, dobra, podejdę tu. Mogę to pchnąć. Tylko jeszcze nie mogę. Ja, byłem blisko. Jest, tętnica szyjna poszła. Ja, jeszcze przerysowaliśmy nim stół. Znaczy ja to zrobiłem. Dawaj go kurwa, penisa. No. Jeszcze by się przydały ten rekiny w tym basenie, nie? Ale nie, no, piranie. 4 razy dostał shotguna prosto w twarz i tak ten nie odpadło mu nic. W sensie to jest takie trochę nierealistyczne, bo miał, nie miałby głowy po prostu. No. No wiesz, jakimś lekkim śrutem bijesz. Nie zapomnij pieluch, Maravandes. Dawaj na motor. Dawaj na motor. Get on the bike. Yes. Mam czerwony, szybszy. Mój czerwony motor powinien być szybszy. Zobaczymy. Woo! They've got a machine gun on the back of that Jeep. We should be okay as long as we keep our distance from it. Go fast, Vincent! Come on! Yeah! Watch out, Leo! They're gonna run you over! Fuck! Ale do ciebie naparzają! Auć! O, hamuj! Yupikajej, motherfucka! Oh shit! Zepchnął mnie. Co za cfel. Ciul. Wow. Tu leci screenshot. Jeden, drugi. Ale to było dobre. Zaraz was wszystko przeczytam. Na razie dzieje się akcja. What? O-o, co ty robisz? Uciekaj! Nitro załącz! Weź się zesraj! Auć! Staram się, wiesz, jakoś tak przerywać linię strzału, żeby nie mówić strachem, ale chyba nie da się. A, oh shit! Uciekłem? Czy mnie zmiażdżyło? Fuck, mój motocykl, wróć po mnie. Get on the bike! Come on! Go!
Zaraz was wszystko przeczytam. Dokładnie tak. Chciałem powiedzieć, zaraz was przeczytam, ale stwierdziłem, że zaraz was wszystko przeczytam, powiem. Ajajajajajaj. O, ciężko tu się celuje. Ale myślę, że ich... O nie, drugi! Dwa naraz! Jeden pad. Drugi pad. O kurde, sorry! Co to było? Już. A. Dawaj. Jest! Udało się! Ale to było intensywne. Hey Emily, great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily, you have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right then. Shotgun w ogóle jest bardzo precyzyjną bronią i w mało jakiej grze jest realistyczny. No tu masz troszkę rację, faktycznie jest, znaczy może nie jest super bardzo precyzyjną bronią, ale jest precyzyjną, też w sumie zależy też jaki, nie? Na jakie naboje. Bo tu bardziej o naboje chodzi. Ten co się przeładowuje po każdym strzale, zaraz was nie po każdym, ale zależy co się tam rozrzutu, tylko pomimo dużego rozrzutu i to jest tak precyzyjny. Pora na kolację. Smacznego Perry. Ale to też zależy wszystko od tego, jaka jest lufa, czy jest normalna, czy jest czok, tak. Czy jest amunicja taka normalna w sensie z tym śrutem, czy jest na przykład breneka, gdzie masz taki stożek ołowiany. Czy jest amunicja magnum jeszcze jest taka, gdzie masz normalnie taki duży pocisk. Którym strzelasz, to normalnie niedźwiedzia można zrobić, nie? Gumowe kulki też na przykład, albo metalowe kulki, nie? To dużo albo zależy właśnie od amunicji. Z gazem, no. Bo jest amunicja, która ma większy rozrzut, jest amunicja, która ma mniejszy rozrzut, nie? Zależy co masz w kapsulce. Ale ogólnie w większości gra jest tak, że shotgun ma jakiś tam zasięg? Poza tym zasięgiem to jakbyś strzelał konfeti, nie? No. Zero no. W ogóle impaktu, nie? Strzelasz, nie dzieje się nic. No ale to też tak jest, że shotgun jak wiesz, ma tą mniejszą swoją, ma ten mniejszy swój zasięg normalnie też, nie? No tak, ale nie ma tak, że wiesz, w tym momencie, gdzie niby jasne, się kończy jasne. Zasięg, to kulki spadają na ziemię, nie? Tak. One dalej lecą, ale mają jakby, wiesz, mniejszą tą siłę, nie? No. Zaimponowałeś Perry, jaka wiedza! Ojej, Wojciech. Są też jeszcze na przykład pociski smugowe. Że je tak bardzo wyraźnie widać, jak gdzie one lecą, w którym miejscu są i tak dalej, nie? No. Co tu się dzieje? Czy nas złapią, czy nas uniewinnią, czy co nam zrobią? CIA! Muszę iść na strzelnicę nową? Ja ci mówiłem, że cię kiedyś zabiorę na strzelnicę, Perry. O nie, ukradł nam diament. Good job, Vincent. What the fuck? O ty ciulu, głupi. Coś ty zrobił? Oż ty.
Zabiorę cię właśnie tam, na strzelnicę, gdzie sobie postrzelamy. Do Chorzowa. Albo w Jaworznie też, nie wiem, czy nadal jest ta strzelnica w Jaworznie. Ale do Chorzowa tego też to nie wiem. W sumie tam w Chorzowie no, nie była zła, ale może gdzieś jest lepsza. Zobaczymy. Spoczko, może być Chorzów. Tam za stadionem jest. Tam się uczy. Chorzowie jest bardzo fajne, bo jest spory wybór broni. Nie masz tak, 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 nas tak. Pewnie, że jest P90 i Kałach, tylko tam są jeszcze inne, bo tam. No. Na pewno są Glocki, na pewno są Waltery. Mosbergi też na pewno są. Tak, strzelbuchy. Są też te stare nasze właśnie. Tak. No są też te. Ja ci pory pokazywałem kiedyś zdjęcia stamtąd, nie? I filmik. Jak byliśmy nad morzem. Jak się nazywały te pistolety maszynowe, Maciek? O kuźwa. Nie pamiętam teraz. A nie Glaubery czasem? Możliwe. No, chyba tak. Ty miałeś wąsy kiedyś? LOL. Ten wąs. It is. Pleasure doing business with you guys. Ale w ogóle wyciulałeś mnie. Jestem niepocieszony. Aha, to ja już wiem, dlaczego on się tak chciał bardzo zemścić. Bo to był jego partner. Którego on zabił. O, no. O, Jesus. Somebody get a damn ambulance! Gary, stay with me. Please. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! Na pewno mu teraz karetka pomoże, jak ma kulkę prosto w czoło. Dostał. You're in big trouble, you understand? Masakra. Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Well, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Zaufałem ci. Czy ty naprawdę masz żonę? I to by naprawdę było twoje dziecko? No teraz nic nie wiem, jestem skołowany. Tak, Maciek, naprawdę mam żonę. Tak ci nie wierzę teraz. Calm down. No fucking way. Get in the fucking car. Go. Ah!
coś wam uciekłem. I fucking trusted you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down? Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig. Please, just calm down. Shut up. Just shut the fuck up. Mam jeszcze kierować. Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent. You have nothing to say to me. You're nothing to me. I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat. It's over. The entire police force is after you. There's no way out of this. I swear, Vincent, one more word and I'll put a bullet right through your forehead. Shut up! Dawaj! Nie zrobisz tego. Dawaj, strzelaj. Koniec, zabiłem nas obu. Mięczak. Jaka przejrzysta woda. Nie złapiesz mnie. No ja mam helikopter, synek. Ty, ja co z tego? Ja mam motorówkę. Byłbyś dobrym kumpel i przestał do mnie napierzać, co? Możesz nie uciekać? Ale ja muszę. Bo ty do mnie strzelasz. Pogarszasz sprawę tylko, Maciek. Musisz przestać uciekać. Weź spadaj. Musisz przestać uciekać, bo... Nie zrobię tego. Staniesz jeszcze piątkę i będziesz siedział. Spadłwa. Ej, przestań. Natychmiast. A, mogłeś w te beczki, żeby wybuchły strzelić. Spadłwa. Nie. Jupika jej! Nie widziałeś, że wyskoczyłem. Ja zginąłem w tym momencie. Nie widzisz mnie. Ja zginąłem. Okay.
Leo? Wyłaź stamtąd. Vincent, wypierdalaj. come out, wherever you are. I'll go this way. Alright. No nie, to jest nie fair. Dwóch na jednego. Zabiję twoją kolejną partnerkę. Na pewno tego chcesz? Ja cię, Maciek, nie będę cię chciał zatrzymać, tylko ci wpakuję karabin w prosto w odbyt. Nie zrobisz tego, nie uda ci się. Widzisz? No strzelaj, co robisz? Shut up! No. I don't wanna hurt you, Emily, just get up! You know I can't do that. Don't fucking push it! This is between me and Vincent! Now get dzięki jak żelusie. Get out! Tak, złote misie. Dobra, może faktycznie osoby postronne, no nie, chcę ciebie dorwać. No strzelaj, co się boisz? Do ciebie będę strzelał. Hi. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! O kuźwa. Kurwa, to jest najgorsze, bo widzimy się, nie? Gotta find him. Can't let him get away. Tu jestem. Show yourself. There's nowhere to run. Gotta find him. Can't let him get away. Give up, Leo. This won't end well. Kuźwa, dużo życia mamy. Wow! Bullshit, kurwa. Nie masz osłonki? Shit. Plenty more bullets.
Show yourself! There's nowhere to run! Shit, ty tu jesteś! Leo, come on! We don't have to do this! Jak to się nic nie dzieje, Perry? Tutaj się dzieją bardzo ważne rzeczy. Jeszcze mam połowę życia. Teraz będziemy się bić na pięści, znaczy. Na 100%. Nie, to nie jest dobre miejsce. O ty chuju! Jak ty się znalazłeś za mną w ogóle? Shit. Tylko tak się nie czuję, jak się nie gra. No, znam to troszkę, no. Muszę wygrać ze Skorpio Volcano. No dziękuję, to mi dodało troszkę otuchy. Teraz będę się starał z całych sił. Kto wyrzucił broń? Obaj. O nie. Teraz będą piąte. Cześć, Lukaszino. Siemandero. Myślisz, że to nie, że nie to miała na myśli? Dlaczego? A, Scorpio Volcano musi wygrać. Nie! No nie, no daj spokój. Ty kryminalista wstrętny, ty. No, Meravandes, masz zadanie. Nie, dlaczego ty mnie bijesz? O nie. Skończy się tak, mam mniej życia od ciebie i tak mnie szybciej ubijesz. Ja coś czuję, ja że nie umiem celować z tego karabinu zastranego. Ja też. Ale ja coś czuję, że to się nie skończy dobrze dla obojga z nas. Dla żadnego z nas. Pójdziesz siedzieć, zobaczysz. Tam, gdzie twoje miejsce, ty, bandyto. Ty jesteś zakłamanym psem. Ty jesteś najgorszy. Udawałeś Robiłem mojego przyjaciela. Robiłem to ze względu na pamięć dla swojego brata. Co z tego? Sam wiedzieli, że mam rodzinę. Co z tego, że gdybyś cenił sobie wartości rodzinne, to pomyślałbyś o swoim synu i nie pogarszałbyś sprawy. No, ty byś... Poddaj się. Nie ma tej opcji. Poddaj się. Ja z tego wyjdę. Bo zamiast ci skrócić, to jeszcze dołożę. Ja ci ucieknę.
A ja ci dołożę jeszcze do wyroku i zobaczysz, nie wyjdziesz z więzienia do końca życia. Pamiętaj, że za zabójstwo policjanta to jeszcze brzmiało, wiesz. Nie będę, musiał, nie będę musiał wychodzić, jeżeli do niego nie trafię. O nie! Najgorsze! Grubo tam macie! Why? Przecież ja byłem pierwszy. Nie ma amunicji. Nie dało się w nogę, kurwa, strzelić. Głupie to jest. Epicka muzyka. Epicka. Ale jest mi trochę przykro. Trochę mi siadło to teraz na psychę. Dupcej od mojej rodziny. Hej. Hi. Can I come in? Sure. Hi. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Ha ha ha!
Nie umrzyłem, tylko to był mocny moment. Chciałem go przemilczeć troszkę. Naprawdę. Ponoć są dwa zakończenia. W każdym ktoś umiera. No na pewno, no albo ja, albo ty. Jeżeli będzie się dało cofnąć jeszcze rozgrywkę do ostatniego etapu, to co ty na to, żeby jeszcze zrobić to drugie zakończenie? No możemy spróbować. Tym razem dam ci fory. Hey girl. Here. Ciu, nie dość, że mnie zabiłeś, to jeszcze wykorzystałeś mój pomysł na list. It's my resignation from the bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. Wcale nie zimno. Ja się przejmuję takimi rzeczami. To jest piękna historia. Znaczy, zajebista. Mocna. I know you are. You want to come in? I'd love to. Halo, halo. Co się dzieje? Jak się psuje? Ktoś cię przerywa. Brzmisz trochę jak taki robot. Poczekaj, mówisz, jeżeli mówisz. Ktoś cię przerywa, strasznie tnie na łącza. Ciebie Wojciech też bardzo przerywa. Nie wiem, co zrywa. Halo, halo, naprawiło się?
Nic nie zrozumiałem z tego, co mówiłeś. Jeśli masz słuchawki na baterię, to może coś być jakby tą baterią właśnie. To żebyś to ładowaną. I to słabo sygnały przesyłane. Halo. Locha. Halo, halo. Jest. Locha? Jest. Locha? Ahoj? Jest, elegancko. Działa, naprawiło się. Naprawiło się. No działa, działa. Zajebiście. Jest, elegancko. Działa. Zobaczmy teraz, dobra, czy da się uruchomić ten ostatni rozdział. Tak, zobaczmy. Trzeba będzie go przechodzić całego od początku. Albo raczej tak. Mi się wydaje przynajmniej. No, no. Dobra. Mamy to. Da się. Hej, hejka jebać policję. Policję. Cześć. Da się, to zapraszaj mnie w takim wypadku. Cześć i czołem. Pluski z rosołem. Pytacie, skąd się wziąłem. No. Żeby nie było jebać z policji, nie wiem, czy grałaś kiedyś w A Way Out, czy miałaś może zamiar, bo teraz ogólnie przed chwilką skończyliśmy całą grę i teraz będziemy ponawiać ostatni etap, jakby, samą końcóweczkę. No jest tutaj ten Droga do Wolności, to jest chyba ten tak, sam koniec. Tak, 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 tak. Chyba już nie będziemy się strzelać. No, zobaczymy. No zobaczymy, spróbujemy. No, i będziemy ponawiać właśnie ostatni etap, żeby zobaczyć drugie zakończenie. Także rozsiądź się wygodnie. Miej ekran przed sobą. I oglądaj. Zapraszam. Teraz będziemy się bić. Nie, mordeczko, ja jestem z tych, co na streamach siedzą wyłącznie dla towarzystwa. O, no to super, dobra. Zaczynam. Okej. To rozsiądź się i możemy porozmawiać. I jest tu jeszcze Lucas Ino, i Maravandes, i Peremi, która teraz jest ZW. Ja teraz będę bił Scorpio. Wbiłeś mi ząb. Ale zauważyłeś, że to jest takie coś, bo ty masz bardzo mało żyćka, nie? Ja mam, wiesz, więcej niż połowę, a i tak w tym ostatnim etapie, jak sięgamy po spluwę, to mamy tyle samo. Bo ja tam się na końcu kopnąłem i dlatego, wiesz. Ach, no tak. Większa siła. Stalowe buty. Większy damage. Co ty glany nosisz, kurde? Nie, to tak nie działa. No takie błyskowe trochę buty. Ty też mnie kopnąłeś, ale... Wystarczyłby ci jeszcze jeden cios, tylko jeden cios. Nie zabrałeś mi tak dużo.
Co tam u ciebie jebać policję w ogóle? Jebać policję. Jebać. Jebać policję. Jak ci minął dzionek? Jebać policję. Acy aby. Tychy wudypy. Dokładnie, i w tej grze teraz mamy jebać policję. No. No, za późno zacząłem wciskać, no ale miałeś mi dać fory. Nawet połowy nie mam, a ty już jesteś prawie przy pistolecie. Znaczy się. Aha, faktycznie, bo ja jestem tym po lewej. No musi. Czylaj. Tym po prawej. Dobra, czylaj. O. I nie żyjesz. Włosy są red. Nara. Bye bye. Ciekawe, czy na samej końcówce tej cutscenki mi się też zepsuje dźwięk. Czy to właśnie przez to jest. Zobaczymy. Dobrze, dobrze, załatwiam powoli wszystkie sprawy przed przeprowadzką. O, to elegancko, to już coraz bliżej w ogóle do przeprowadzki. Faktycznie. W imię zasad, skurwysynu. Jezus mnie prawie przed sąd zaprowadził. Co? Dlaczego? Ale dobrze, że się tak nie stało. Ale ta muzyka faktycznie jest ekstra. Będę ci nawiedzał. Ja sobie chyba będę puszczał teraz soundtrack z tej gry przez jakiś czas. Jest dobry, naprawdę dobry. Ciekawe, czy będą czytali, co było w tym liście. Ja bym chciał się dowiedzieć, co ty tam naskrobałeś. A wiesz, Maciek, od czego to jest skrót ZUS? Zabrać... Zakład utylizacji szmalu. A. Zabrać, uwalić, spieniężyć. Zabrać, ukraść, spieniężyć. Inaczej. Masz brudkę. No, zajebista. Też sobie tak kiedyś zapuszczę. Tylko będę musiał pofarbować. Troszkę. Nosa już niestety nie zapuszczę. Wiesz, Maciek, dlaczego nigdy nie można ufać Gusemu? Bo może się okazać rudy. Dokładnie tak. Świadczenie mieli bałagan w papierach i sobie wymyślili, że mam 2K im oddawać, generalnie trochę by tłumaczyć. O lol, masakra. No, takie sprawy to niefajna sprawa. Takie rzeczy to niefajna sprawa. Carol. O, jest list. Chcę powiedzieć, że jestem tak sorry. Jestem sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with.
My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Hey, buddy. Hi. Hey. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu się wyjaśni, ale pierwszy raz jak tam przyszłam, to babka mi powiedziała, że nie ma innego wyjścia jak niż kierować sprawę do sądu. O rany. O. No to też mam nadzieję, że się to wszystko okaże tak, że nie trzeba być do sądu, bo wtedy to idzie takie sprawy, wiesz, miesiącami ciągnąć, a oni potrafią. Aha. Fire! Aim! Fire! Aim! Fire! Kto tam jest pomocny w tym ZUS-ie? Rany. Tam. Klimacik wciąż jest. No. To by było na tyle. Także A Way Out mamy już za sobą. Będziesz patrz. Wczoraj powiedziałem, że od 19 do 21 zaczęliśmy trochę później akurat. No, ja akurat od 21 skończyliśmy. Równe 2 godziny sesja trwała. Znaczy no, 2 godziny 1 minuta nawet. I przeszliśmy oba zakończenia. Tak, to już jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteście wolni. Ale możecie nie iść. Możecie zostać. Możecie zostać. Nie wiem, czy Wojciechu masz ochotę jeszcze ewentualnie coś załączyć sobie, na przykład Outriders? No możemy zagrać. Na przykład Outriders, bo nie pamiętam. A ewentualnie... Ewentualnie SnowRunnera. No, możemy też SnowRunnera dołączyć. Co chcecie, moi drodzy widzowie? Chcecie SnowRunnera czy Outriders? Czy chcecie
Ciężarówki w śniegu, czy chcecie futurystyczną strzelankę z potworami i... Ja już wiem, co PRMi wybierze. Ja już wiem, co PRMi wybierze. Autka. Lukaszino też idzie na autka. No jest, to będzie ciężka przeprawa. Ja jeszcze testowałem to. A ja właśnie nie. I to jest naprawdę ciężkie. W Madronera też za bardzo nie grałem, także... O, rany. Dobra. To w takim razie niech będzie SnowRunner. Tylko ja tutaj wejdę sobie na ten ekran. Śnieżny biegacz. Jak SnowRunner, to ja lecę. Gdzie lecisz? Taki rozpędzony bałwan? Marwandes, nie wiem, czy tutaj nie ma koopa na trzech nawet. I nie wiem, czy to nie trafiło do Game Passa też na PC-ta. Trzeba by było sprawdzić, czy ma crossplaya. Przyczepności. Dobra, dzięki. Dzięki, Marwandes. Włączyłem to, dałem opcję zacznij koop, jest opcja zapis 1, 2, 3, 4, ale nic nie mogę zrobić, chyba trzeba wejść najpierw do gry i zacząć grać normalnie. Grajcie w trójkę. Właśnie trzeba zobaczyć, czy to ma właśnie koopa potrójnego. Ja tylko jeszcze muszę zaktualizować tutaj opis transmisji. Żeby nie było. Niewielki odsetek graczy może doświadczyć napadów padaczki pod wpływem migających świateł, wzorów lub obrazów, nawet wcześniejszych napadów padaczki. Czy coś takiego. No, runner. O, czemu nie masz jak teraz, Mara? Lecimy w... Zakopujemy się w... Dwa razy dwadzieścia. Kot dostał szału. Chyba, że się napadzie będzie dało. No ja napadzie gram. Wiesz, jakby powinno się dać. A zacznij koop w ogóle przez 2K. Lol. Zapis, dobra. To ja stworzę... Może trzeba sobie... ten. No. Nie wiem, w sumie jesteśmy w grupie, na to nie wiem. Tylko, że ja jestem w twojej... jestem w grupie na PC-cie, nie? No. Czy spa... Chyba spacja naprawiona PRMi, bo chociaż... Zobaczymy. Dobra, dam nową kampanię. Dam do zapisu pierwszego. Wejdę tylko i wyjdę i... To samo zrobię. I załączymy. Witaj w Michigan. Ostatnia powódź dała nam się tu we znaki i potrzebujemy każdej pomocy. Musimy naprawić zawalony most, bo to nasza jedyna droga przez rzekę. X. Dobra. Wróć do menu głównego. No, dobra, zacznij koop. Jest, zapis 1. Nie masz żadnej ciężarówki. Czy na pewno chcesz przejść do trybu dla wielu graczy? Aha, dobra, czyli musimy najpierw odblokować sobie garaż. To graj chwilkę w to solo sam. Zobaczymy, czy da się jakoś szybko odblokować ten garaż. Dobra. To jest nasza pierwsza ciężarówka. Masz tą samą, taką niebiesko-białą? Tak. Takiego pick-upa? Eleganio. Dobra, hamulec ręczny, RB. To już ogarnąłem wcześniej. Musisz wyłączyć hamulec ręczny. A LB zmieniasz biegi. Po środku masz automat, gdzie nie musisz, ale możesz sobie potem jechać właśnie i samemu zmieniać. Uruchamiamy bryka.
To jest pick-up, a nie ciężarówka. No mówię, że pick-up. Mówiłem. Masz taką samą ciężarówkę, taki niebiesko-biały pick-up. Dobra. Gdzie mam jechać? Chevrolet CK1500, Czarna Rzeka, Michigan. Nie znają się. Kto się nie zna? Poruszając się po nierównym terenie, wybierz niski bieg. Będziesz jechać wolniej, ale raczej nie utkniesz nigdzie. Nice. Ale nie mogę, właśnie nie mogę. Ajajaj, właśnie. Może tak bym to zrobił. Jazda na wszystkie koła, ciężarówka, fuck. Dobra. AWD załączą. Nie używaj niskiego biegu podczas jazdy po normalnym terenie. Okej. Czy już mamy normalny teren? Tak. Tak lepiej, no i eleganio. Moi drodzy, wow. Powolusiu. Tu jest właśnie też tak, właśnie nie wiem czy zauważyłeś, Skorpio, że tak? Nie skręca ci samochód tak jak tak normalnie jak w niektórych grach, tylko jak no, dasz skręt, nie? To tak powolutku te koła się kręcą, nie? Że faktycznie właśnie jakby symulacja też tej kierownicy jest troszkę. Bardzo małe spalanie jak na pick-upa, no trochę. Nie wiem jakie normalnie ma spalanie. Ja tam nie wiem, ja mam 2 litry, nie? Ty masz 2 litry? Już mam, już 4 spaliłem, nie? Także... Okej, którędy pojechać? Pojadę tędy. Trochę wycofam i do przodu. Zaraz mi pewnie skoczy, proszę bardzo. Już miałem 4 też spalania. Jak zacząłem ruszać, co prawda. W Oplu takiego nie mam. No hej, twój Opelek jest, wiesz, energooszczędny. Widzisz, mam 3.1. Co ja mówię, on energooszczędny, lol. A jeżeli jeździsz na niskim biegu, to też masz tak dużo spalania? Istnieje wiele różnych rodzajów terenu. Drogi, szuter, błoto, głębokie błoto, woda, skalne osuwiska, śnieg i lód. Tylko najbardziej doświadczeni kierowcy w dobrze wyposażonych pojazdach potrafią poruszać się w każdym terenie. Jeżeli nie masz pewności, unikaj niebezpieczeństwa. Więcej o różnych rodzajach terenu dowiesz się w kodeksie dostępnym w menu. Nie jeździsz na niskim... Oj! Tędy chyba miałem nie jechać. Jest objazd, detour. Dobra, załączymy niski bieg. No właśnie, dlatego masz takie spalanie wysokie, a tutaj niski bieg mam. Proszę bardzo, widzisz? Tak powolutku, a i tak 2 litry na minutę? Czy co to jest? Jest 1,4 litra na minutę, to chyba nie jest takie duże, to nie jest chyba takie małe spalanie, co? Nie wiem, jak się to oblicza w normalnych samochodach. Niebezpieczny poziom wody. Czy Maravandes faktycznie nas opuścił? Czy co? Bo nie wiem teraz. To jest chyba już normalny teren, to mogę załączyć to. No tak tu jest napisane. Litry slash min. No to chyba jest minuta. Tak mi się wydaje. Funkcje. Ciężarówkę zaczep chyba. Wyciągarka, tak? Dołącz przyczepę. Wyłącz silnik. Zmień pojazd. Usuń przyczepy. Holuj. Usuń ładunek. Nie chcemy nic z tego robić. Dobra.
Jest, mamy tutaj, czekaj, stacja paliw. Tutaj przy każdym pojeździe, który może wieźć paliwo, możesz uzupełnić paliwo. Tankowanie jest bezpłatne, podobnie jak naprawy, więc staraj się tankować jak najczęściej. Zatankujmy w takim wypadku. Dobra. Gdzie teraz? Tędy chyba. Próbujemy. Też nie wiesz? Jest z nami Maravandes, jest, nie uciekł. Weź Maravandes jak możesz, to poczytaj, sprawdź w internecie może, czy jest w SnowRunnerze crossplay pomiędzy platformami Xboxa a PC-tem. Czy jest ta gra w... tym. Pierwsza wieża obserwacyjna. Jak ci idzie? Też właśnie dotarłem do niej. Tak? Elegancko. Mhm. Znajdź ciężarówkę, którą przetransportujesz materiały do naprawy mostu. Okej. Okay. Gdzieś tam. Włącz obserwację. Teraz mamy mapkę, elegancko. Tu jest ciężarówka. Czyli my... jesteśmy tu, musimy się cofnąć. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli musimy się troszeczkę cofnąć, tędy pojechać. No to jest strasznie pokraczne to sterowanie. Na pewno tędy? Gdzie ja jestem? Tak, tędy. Znalazłyśmy idealną ofertę pracy. To dawaj! To dawaj! Elegancko. A, pewnie idealna, no to nie wiem. To pewnie oznacza, że gdzieś, nie wiem, daleko. Albo coś jest z nim nie tak, czy naprawdę jest taka idealna, że ją będziecie brały. Coś tutaj śmierdzi. I to nie moja pielucha. No to wio. Znasz mnie już? No, trochę tak. Co, ty już dojechałeś do tej ciężarówki? No. Pierwszej? Co ty gadasz? No nie, no serio. Ona jest pusta, gdzie są niby te materiały. Jak ty tak szybko tam dojechałeś? Ja tu się wleczę, kurde, dobra. Załączam piąty bieg. Wszystko jest takie idealne, ale dojazd to 956 km. O, szlak! Zagapiłem się na czat, prawie w drzewo wdupiłem. No właśnie, no 1000 km dojazdu. No to jest troszeczkę, no nie powiem, no. Z Krakowa jeszcze. To gdzie dokładnie jest ta firma? W Niemczech? Jest. Znajdujesz pierwszą ciężarówkę szosową. Ten pojazd jest przeznaczony do poruszania się po drogach, więc nie jest wyposażony w dodatki terenowe. Postaraj się więc unikać bagna i głębokiego błota. Okej. Okay. Dobra. Ja tutaj gdzieś zaparkuję sobie. Tym. Szlak. Uszkodziłem pojazd! O nie! Co uszkodziłem? Pokaż uszkodzenia. Silnik mi się troszkę uszkodził. Dobra, zmieniamy ciężarówkę. Ledwo co tym ruszyłem, nie? Już 8 litrów paliwa tylko. Ale wyjechałem już na normalną drogę. Frankfurt nad Menem, no trochę daleko jest. Ręczny. Faktycznie, wow, ile tu jest tego spalania, no.
9 litrów, 8. Na normalną drogę. Gdzie jest normalna droga? Chyba ja pojechałem w stronę tam, gdzie jest ten magazyn cały. W sumie mogłem jechać do tartaku, może w tartaku byłoby materiał do naprawy. Po prostu. Właśnie ja tutaj zajeżdżam. No tu jest, a faktycznie tu jest koło tego tartaku jest miejsce do załadunku. Zarządzanie ładunkiem. Mam. Wybrany ładunek możesz ładować na kilka sposobów. Automatyczny załadunek to prosty i szybki sposób ładunku. Nie musisz też używać żurawia. Okej. Okay. Ładuj. Wow. Ładuj. Każdy ładunek ma inny rozmiar i zajmuje określoną liczbę zasobników. Tam chyba można poziom napompowania opon ustawić. No tego jeszcze nie wiem. To nas jeszcze tutorial nie nauczył. Metalowe belki. Ja mam drewniane. Ładuj. Metalowe ładujesz? Kurde, to będziesz ważył nieźle. Ja drewniane załadowałem, dobra. Na skaj ten most jest. Most. Tak. Dobra, chyba wiem. Bo tam gdzie ta stacja, nie? Odbudowa starego mostu, dobra. Tam jak wejdziesz sobie w menu i przejdziesz RB do dziennika, tam możesz sobie właśnie zaznaczyć tracking do celu. I ci zaznaczy. Okej, śledzenie. Dostarcz na stary most deski. Musisz deski... Aha, czekaj, metalowe belki jeden raz i deski dwa razy. Aha, dobra. Dobra, to gdzieś tam. Którędy ja muszę do tego jechać? Czy możesz mi przybliżyć? Jak to się przybliża? Okej, tak. Muszę wyjechać z tartaku w prawo. Jakie puste to miasto w ogóle. Nikogo nie ma. Prawo. Ni jednego samochodu nie widzę, ma jednej osoby. Tak. Cóż, no bo mostu nie ma. Nie ma tu jak to się dostać w ogóle. To wszyscy uciekli wcześniej, zanim ten most było to co? Nie wiem, może wszyscy wyjechali na wakacje. Jest jeszcze jedna fajna z jazdą na do Polski, Maltę. Na morze. O! No, na Maltę to też trochę jest. Dobra, i... Dobra, gdzie teraz? Stary most jest tam, a tam jest magazyn. Magazyn miejski. Z magazynu pobierasz te belki. No nie, ja z tartaku wziąłem belki. Ale te metalowe bierzesz z magazynu. Aha, dobra. Ja najpierw z tartaku wyjeżdżam. No, 4000 km co to jest, prawda? To w ogóle nie wiem, czy ten samochód ma wyciągarkę. Ma wyciągarkę, okej. Tylko, czy ty no, robimy aktualnie to w 6 dni? No, 6 dni dojazdu do pracy, co to jest? LOL. Masakra. No i co, dojechałem tu i tu nic nie ma, żadnego znacznika ani nic. Na most? No. Ja jeszcze, ja zaraz będę tam dopiero. No tam musisz rozładować ładunek chyba. Po prostu musisz kliknąć te funkcje, no nie? Z tą D-pada do góry i tam będziesz miał chyba rozładuj. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze nie wiem, bo dojeżdżam dopiero. Nie dojazdu? Fuck, zaś uszkodziłem sobie pojazd. O.
Czy ja tutaj mam jakiś znacznik? Gdzie ja jestem? No nie, no nie w tą stronę mam jechać. Jesus, gdzie to mnie prowadzi? Cofaj teraz. Najgorzej. Powolutku. A, do przodu stój, oj. Się nie wypieprz. Proszę. A, nie, nie, nie. Z takim ładunkiem. Pyły, Malta i z powrotem. Teraz robimy tyle w 6 dni, ogólnie jeżdżąc przez... Aha! No ale tak czy siak, to byś miała mnie jako autostopowicza na Maltę, jakbyś jechała. Nie, ja mam na moście znacznik, gdzie mam zostawić towar. Ty nie miałeś? Czy ci się udało w końcu? Dobra, udało mi się, tylko tam jest... To jest tak śmiesznie opisane, bo nie jest odłóż, tylko jest usuń ładunek. Tylko rozpakować i usunąć. Ja dojechałem do tego mostu, mam ten znacznik i się okazało, że muszę najpierw metalowe belki położyć. Jesus. Czy mogę je tu zostawić? Nie możesz tak jak ja, daj sobie na tym dipadzie tam dajesz tam. Tak, tak. Rozpakuj tylko, i usuń. Tylko, że to usuwasz ten ładunek od siebie, nie? No ale jak sobie dałem na mapkę. Dałem sobie na ten. Niech chuj wie. Ja miałem... No, ja miałem znacznik na moście, ale mi pokazywał, jak tam wjechałem na niego, że muszę dać najpierw metalowe belki, a potem dopiero drewniane. Pewnie. Tak więc jadę w tym momencie do magazynu miejskiego. Główną drogą, ja na szczęście. Ja też. Główna droga ma po jednym miejscu ten... Przerwę i woda jest. A. No w ogóle zniszczyłeś te barierki, czy co? Czy objechałeś? Jakie barierki? Bo jak idziesz drogą główną, to masz takie pochałki. Takie. Aha, nie, no jeszcze... dopiero objeżdżam. Objeżdżam je. A tam jest oferta pracy z jazdą na Maltę, więc jakieś 8... Aha, o kurde. Jak to nie ma dla mnie miejsca? Musi być. Na pakę. Gdzieś się znajdę. Aha, te barierki, dobra. To je potrąciłem. No tam jeszcze była jedna taka barierka tylko. O, tu sobie mogę naprawić samochód i uzupełnić paliwo. Paliwo. Na pakę jak uchodźca. Nie no, kurde. Znalazłoby się na pewno. Specjalnie bym schudnął do tego, żeby zajmować mniej miejsca. Ale to się dziko steruje tym samochodem, masakra. Ja ciągle z jednego boku jezdni na drugi lecę, nie? Prawie skosiłem w ogóle znak, nie? Ale czaisz, jakby tu faktycznie był ruch uliczny? To by było nie do zrobienia. Później pewnie będzie, nie? Coś. Będziesz tak do miasta na przykład wjeżdżąc na mną, to będę zobaczyć, nie? Ja mogę zobaczyć, co jest za mną. Popatrz się bardzo, jak tu ładnie możesz wyjrzeć przez okno w ogóle. W ogóle nie wiem, czemu jadę lewą stroną ulicy. Dobra, tu se stój, hamuj.
Dobra, mam znowu metalowe belki, jadę na most. Okej, tu mogę jakąś przyczepę podjeść do niej tyłem, ale nie chcę jej. Gdzie te metalowe belki, cholera jasna? Gdzie to jest? No jak masz magazyn, no nie? Czekaj, bo ja jestem w centrum miasta. To masz Uncle Andrea taki bar, tam taki auto stoi przed nim i tam z tyłu masz taki żółty kwadrat. No mam, tylko ja tu mam... Żeby no i tam przyczepę. Dajesz... No? Ja mam, to ja tu mam podłącz przyczepę. A jest, dobra, zarządzanie ładunkiem. No. Metalowe belki, raz. I lecimy na most. Idziesz sobie. O. To pa. Pa, pa. Nie wiem, co za emocjonująca rozgrywka. No. Ja też jeszcze jakieś pół godzinki. W ogóle ja tutaj załączę muzyczkę może jakąś. Żeby nie było tak, tak cichutko. They see me rolling. They hate me. To papa, pa. Nie wiem, czy idziesz spać, czy jeszcze pa, pa, coś oglądać, czy jechać w ogóle. No to w ogóle w tej grze przydałoby się radio jakieś, nie? Nie wiem, czy dobrze tą muzykę słychać, może troszkę ją podgłośnię. Okej, tak damy. O, to dobrze. Mam nadzieję, że teraz nie jest za głośno. Ja tak wszystko od razu muszę. Zamiast poczekać, aż dostanę od was odpowiedź, ale ja jestem. Jest, hamuj. Mam most. Wow, sam się buduje ten most. No. To jest most autonomiczny. Etap kończony. Zarządzanie ładunkiem. Rozładuj metalowe belki. Nice! Iluda. W ogóle była też taka gra z tym, z tym jak budujesz mosty, nie? Bridge Constructor? Jeszcze kiedyś... Partyphonics? Taka stara gierka była. Nie pamiętam teraz, coś na P było właśnie. Partyphonics chyba. Jezu, ja się w to kiedyś tak zagrywałem. Au, o kurde. Ale obrażeń dostałem. Teraz do tartaku. O jeju. Co ja robię w ogóle? Chyba tędy. Tak, tędy będzie chyba najlepiej. W ogóle ciemno się robi. Ja też niestety muszę już uciekać. Trzymajcie się wszyscy miłego streamka. No, dziękuję ci, jebać policję. Papa, mam nadzieję, jebać że... Jebać policję. Że było chociaż troszkę zabawnie i fajnie. I zapraszam następnym razem. Trzymaj się tam i powodzonka. Kolejny stream z kooperacją w czerwcu. Ze złodziejami. No, kolejny stream z kooperacją taką... taka seria będzie w czerwcu. Także... Koks chillowa... Ooooo! Koks chillowanko tutaj się zrobił. Troszkę, no. Troszkę.
emocje były w poprzedniej gierce, ale tutaj jest teraz chillowanko właśnie. Pełna chillera. Także na luzie możemy jeszcze porozmawiać troszkę, dopóki się wszystko nie skończy. Ja myślę tak koło 10 już będę kończyć faktycznie. Bo jeszcze kolację zjeść i położyć się o 4 trzeba wstać do pracy niestety. Maciek? Słucham. Jak brałeś te dyski, to ładowałeś normalnie na naczepę, nie? No. Zrozumiałeś? No. Jest jeszcze ten. Czepa, którą można zabrać chyba. Ale ty nie masz ciągnika. Żeby wziąć dwa naraz. Nie da się dwa naraz wziąć? Możesz dwa naraz wziąć. Możesz dajesz tam zarządzaj ładunkiem i możesz załadować dwie naraz. Okej, dobra. No właśnie też do tartaku dojechałem już. Ładuj. I wycofujemy. Ja sobie zrobiłem nawrotkę. Powiem ci nawet fajnie się. Zaczyna mi się podobać to jeżdżenie. Troszkę. Ale potem jak się zrobi ciężej, to ja nie wiem, czy nie wysiądę po prostu i na piechotę nie pójdę. I po jednej będziesz nosił, nie? No. W ogóle też czekam na... nie pamiętam jakie studio, ale kurczę, nie wiem czy nie Codemasters? Nie Codemasters. Jakieś studio będzie robiło nową grę o Dakarze. I to może być ciekawe, ja na to czekam. Dakar Rally. Powiem ci, ta mapka wydaje się taka duża, ale te odległości nie są aż takie zaskakująco wielkie. No nie. Pewnie dopiero potem, jak odblokujemy sobie większy teren, to dopiero się zrobi jeżdżenia. No ja już jestem na tej głównej drodze, zaraz będę na mapie. Ja też już prawie. Prawie do lasu w ogóle zjechałem jeszcze tam, wiesz, tej drogi. Mi się auto zabujało. Odprąd. Au, fuck. Tą zaporę betonową przyjebałem. Bardzo ładnie. Tego, żebym się koło dwa razy urwał, no ale... Ja też jak jechałem do tartaku, to w barierki normalnie dwa razy przydzwoniłem. Hamuj. I powolutku teraz. Teraz wrzucę sobie low... Na wsteczny. Low bieg. Na wsteczny tam jedziesz? Nie umiem jeździć. Próbuję właśnie wjechać. Ja to zlewam. Na ręcznym zawróć. Dobra, rozładuj. Tyk, Osz. Tyk. Mościk gotowy. No nie. U ciebie też już jest tak ciemno? Nic nie widzę. Światło bym załączył, tak. Ale nie wiem jak. Rozładuj. Po zrealizowaniu każdego kontraktu otrzymasz pieniądze i punkty. Każda odkryta wieża obserwacyjna zapewnia doświadczenie. Nowe rangi, kierowcy, zdania nowych pojazdów i budynków. Znajdź garaż. O, tak. Jak znajdziemy garaż, wtedy będziemy mogli się połączyć. Gdzie jest garaż? Śleć. Wydaje mi się, że trzeba chyba najpierw tą wieżę znaleźć jeszcze jedną. Ale nie pokazuje mi żadnego właśnie ten. Wieża jest albo przez most jak przejedziesz, w prawo. No. Albo w lewo jest jeszcze jedna, ale to... O, dobra, pokazuje mi. Tym autem. Tak, trzeba wieżę odblokować, pokazuje mi. Jak tam dalej najedziesz na to czarne pole, nie? Nieodkryty teren, to tam masz garaż, wjazd do garażu. Masz znacznik. A jest, dobra, widzę. Dobra, to ja sobie na razie zaznaczę tą wieżę jeszcze. Dodatkowo. Ja też jadę. No. Wybierz znacznik ten. Dobra. Pojedziemy. Funkcje. Brak funkcji, proszę.
Tutaj chyba w tą stronę miałem jechać, w prawo. Tak mi się wydaje. I do lasu. Stój! Rozwidlenie to jest, czy co? Gdzie jestem? Tak, tu jest rozwidlenie, tu muszę jechać w tą stronę. Ajajaj! Ale się wdupiłem w błotko. Spróbuję się gdzieś zaczepić. Dobra, zaczepiłem się trochę lepiej. Y-kiem możesz się zaczepić o coś, nie? I wiem, się to właśnie wyciągać. To robię. No, ja też. Puść się. O, ale masakra. No, och, chyba nie wyjadę. Pokręć trochę kołami, wiesz? Tam ogólnie możesz też sam wybierać ewentualnie z której strony pojazdu chcesz się zaczepić i o co chcesz się zaczepić, jak wejdziesz w funkcję. Ja chciałbym wybrać może... Tamto drzewo wybierz. Dobra, mnie się udało. Trochę. Zmieniam zaś na automata. Jest, wyjechałem. Dobra, w którą stronę teraz? Tutaj prosto. Czekaj, tutaj prosto? Pokaż mi to. Tu powinna być tylko jedna droga, tak. No jedź! Jedź! Okej, już do tej wieży przejadę przez... O, fuck, dobra. Nie wiem, czy przejeżdżanie przez drzewa to był dobry pomysł. Ale jakoś się spróbuję przedrzeć. Jest. O, fuck. To był bardzo zły pomysł. Jakie bagno. Shit. Chyba tutaj mordę jeża. Nie wiem, czy nie jest po mnie. Próbuj tył zaczepić sobie ciągarki. Ciągarką o jakieś drzewo na przykład. Też ja tak drzewo może. Właśnie zwaliłem. Bo ja się wybrałem w takie błoto, że w ogóle nie dałem rady wyjechać. Musiałem się tyłem się zahaczyć i teraz na wsteczny wyjeżdżam. To. Wyjeżdżaj tyłem.
Jest. Uda się, czy się nie uda? Jeszcze raz. O rany. Tył. I... któryś z tamtych może. Ja już mam tak ciemno, że ja tutaj nic nie widzę, ty. Strasznie głupie, bo jechałem niby na drogę, gdzie nie ma błota, nic kompletnie, nie? No. I nie jestem w stanie w ogóle, wiesz, jechać. Ja się przeholowałem, wiesz co, do ten, do lokacji startowej i chyba zmienię sobie, wiesz co, na tego pick-upa na początku, co mieliśmy. I nim tam dojadę. Wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł. Tylko że tu jest tak ciemno, masakra. To te światła nic nie dają. Czy ja może nie mam je wyłączone? Nie da się załączyć świateł jakichś większych. Dobra, gdzie jest ten most? Most jest tam. Okej, czyli tędy mam jechać, dobra. Jadę na oślep w ogóle, nie? Ja spróbuję chociaż dojechać do tego garażu pierwszego i wtedy będę kończyć najwyżej. Jeżeli mi się nie uda, no to trudno. Widzę wieżę, nie? Ale tu jest kurwa jedno bagno, czyli to auto tu no, nie wjedzie w ogóle, nawet nie ma szans. Nie wiem. Ja mówię ci, ja tam się wtupiłem w to bagno, nie? Ja się zaholowałem do lokacji startowej i mówię ci, wziąłem tego pick-upa, bo może on tam jakoś dojedzie. Chociaż nie wiem, czy ta wieża jest potrzebna. Tam odsłoni ona nam ten teren, nie? Ale czy ona jest potrzebna do dojechania do garażu? Tak naprawdę. Najważniejsze jest, żeby się zrobiło jasno, bo te światła nic nie dają. Ja nie wiem, jak to się światła załącza. Masz. Czekaj, RB? Nie. Już to było. Pokazywało mi właśnie. Party with others, a game. She cannot hang with us. We got
Wyłącz silnik, zmień pojazd, przyczep, chluj ładunek. Może w ustawieniach coś będzie. Dźwięk, grafika, sterowanie. Schemat sterowania. Funkcje profilu, wyraża silnik, blokada. O, jest, oświetlenie. LB plus B. LB plus... O, kurde, to zmienia dużo. Teraz widzę rzeczy. Nice. Jedziemy. Dobra, spróbuję tym pick-upem tam się dostać. Bo ta ciężarówka nawet nie ma, wiesz, napędu na 4 koła, nie? No. Dlatego tak ciężko było stamtąd w ogóle wyjechać. Albo wjechać nawet. Też jest na pewno cięższa, nie? I ten. No, no, no. A ma też ściągarka nie dała brady. Ja dworoszyłem 5 litrów spalone, nie? Cieć. W tym lesie jakieś zwierzęta żyją? Nie wiem, a co? Widzę jakby coś? Oczy świecące w tym, nie? Może, a może te świetliki? Teraz nie wiem, czy dobrze jadę, ale chyba tak. No są takie, no są. Ale podjeżdżam do tego, ale to nie wiem, może te świetliki są jakieś? Ci lubię. Dobra. Mam wieżę. A weź, dojechałeś? Dojeżdżam. Powolutku zmieniam sobie na niższy bieg. Spróbuję tam się jakoś doczołgać. Przez tą wodę. A idzie tu, jakoś to idzie, powiem ci. Powolutku, ale idzie. Jeszcze jak się wyciągarką o tą wieżę zaczepię. O, panie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Udało się. Odczep wyciągarkę i włącz obserwację. Nice. Udało się. Dobra, teraz zobaczę sobie mapkę. Ja wierzę, no powiem, to było to. Powiem ci, że wjazdu do garażu nadal nie widzę, nie? Tam jest jeszcze jedna wieża obok niego. Ale widzę już główną drogę. I ja się teraz chyba cofam, żeby dalej tam jechać. Tu w ogóle jeszcze są jakieś przyczepy nowe do odblokowania. Cysterna, farma. Okej. Czas się cofnąć teraz. Pochwalę się. Właśnie ogarnąłem, jak robić gry online. O, nice! Ty mówisz, że ta twoja gierka będzie jakaś online, co? Ja muszę klawę ogarnąć, ale lecę ze streama. Mnie szlak trafia, jak widzę, jak gracie, a ja nie mogę. Trzymaj ta się. No trzymaj się, Marwandes. Dzięki, że byłeś. Może ci ten pad będzie działał. Mógłbyś spróbować w sumie załączyć tego SnowRunnera i na padzie pograć troszkę. To platformówka chyba nie. Oj tam. Wiesz, może jakiś koop.
Kurczę, co-op byłby ekstra. Którędy ja mam teraz tutaj? Dobra. Tędy. Jedyną drogą... Ja poszedł las. Ja się tędy wrócę. Jeśli nic nie pomoże, możesz użyć holowania. Nie chcę. No dobra, mam drogę jakąś. Ale najpierw muszę klawę ogarnąć na strażem. Następnym razem. Spoczko, spoczko. No ja też tak czy siak zaraz będę kończył. Dojadę tylko do tego garażu i to będzie na tyle z dzisiejszego streamka. Już tak troszkę za długo siedzę. Jeszcze muszę coś zjeść. Mam nadzieję, że jutro chociaż troszkę będę wyspany, bo pracuję na niezbyt ciekawym dziale. To mnie troszkę martwi. Gdzie wieża? Tą drugą? Tą pierwszą. Czy... Aha, tą pierwszą. Nie wiem, czy to nie dojadę, bo to jest przecież woda. No. Nie no, dojedziesz. Musisz się pozaczepiać trochę linkami. No zaczepiam. Ja właśnie sobą drzewo przewróciłem. Co mnie troszkę zatrzymało, ale dobra, jadę dalej. Rozpędź się troszkę. Którędy ja w ogóle? Dobra, tędy. Niech będzie. Fuck. Ale się zakopałem teraz mega. Tam widzę mam szczęście. To. O nie, trzymaj się drzewo, nie wypadaj z korzeni. Jest. Udało się. Chuj, cisnę lasem, może dojadę. O nie, nie robiłbym tego. Ja raz próbowałem. Nie skończyło się to dobrze. Wykaż się, że mi nie zjedzie na taką. Ona w sumie droga jest niedaleko też. Może mi auto utonięło. Jest, wyjechałem z tego dziadostwa. Bul. Uff. Dobra, w tą stronę na główną. O dziwo, drogę, auto przez... to przejechało lepiej niż przez... Nie, to niby jestem na drodze. Dobra, o jest, pojawiła mi się kontrolka na widoku. Dojedź do garażu. Tak też postaram się zrobić. No shit, którędy ja jadę w ogóle? Stój! Lol. Okej. Dobra, czyli dalej tutaj prosto mam jechać, tak? Dobrze myślę? Nie, do góry będę musiał skręcić. Prosto jest wieża. Dobra, ale nie będę jechał do wieży, tylko już jadę do garażu. Powiedz, jak uda ci się odblokować tą wieżę. Którą? Tą drugą? Pierwszą. Pierwszą już mam. Jadę. Okej. Okay. Tam... dalej. No to do garażu teraz ciśnij. Olej tą drugą wieżę. Żebyśmy na końcówkę streama się połączyli.
jestem jeszcze na tej leśnej drodze, tak. Zaznaczyłem sobie miejscówkę, nie wiem po co. Lokacja modyfikacji. Zdobądź modyfikację. Podwyższone. Nie, zawieszenie podwyższone. Dobre na stare drogi lub na teren. Okej. Okay. Nice. Oh shit. Tu przy garażu jest taki mostek, prawie się z niego zdupcyłem. Spoko, jak wyjedziesz tam na główną drogę, to już jesteś, wiesz, prawie u celu praktycznie. No tutaj nie ma już trudnych rzeczy. Chyba, że do tego garażu będzie jeszcze jakaś dziwna droga wiodła. Ustawiłem sobie jakoś znacznik, nie wiem jak go usunąć teraz. Nie rozumiem. Co sobie ustawiłeś? Znacznik 100 metrów mi pokazuje, gdzie nie mógł. Nie wiem, no na mapce może będziesz miał coś. Dobra, mam. Dobra, jestem prawie przy garażu. Kupię to jeszcze. Odkryto garaż. Odkrywasz swój pierwszy garaż. Na tym właśnie polega ta gra. Eksploruj mapę, odkrywaj wieże obserwacyjne, realizuj kontrakty, zdobywaj nagrody i znajduj garaże, gdy ulepszysz swoje pojazdy lub kupisz nowe. Gdzie ulepszysz swoje pojazdy lub kupisz nowe? Wjedźmy do środka. Dobrze. Jest kolejna ciężarówka, nice. Włączany AWD. Nice. Okej. Osiągnięcie. O tak, potrafisz prowadzić. Właśnie robię bijatykę, żeby się pośmiać z przyjacielem przy graniu. O! Będziesz ją gdzieś udostępniał? Chętnie bym sprawdził. Early access. Garaż pozwala przechowywać, modyfikować, dostosowywać, kupować i sprzedawać pojazdy oraz przemieszczać się do innych regionów. Aby korzystać z garażu, musisz go znaleźć i odblokować. Nie w każdej lokalizacji znajdziesz garaż, więc pamiętaj, gdzie znajduje się najbliższy garaż. Dużo razy powtarzone słowo garaż. Mogę wysłać, jak skończę, mogę nawet z tobą zagrać. O! Z chęcią przetestujemy tutaj. Co mamy? Mamy Chevroleta i 5 pustych miejsc. Leganio. Wybierz. Nie. Opuść garaż. Pojedź na Alaskę i ukończ samouczek podróżowanie. O rany. Gdzie to się robi? Mapa ogólna. Alaska. Aha, okej. Okay. To zachowaj. Okej. Okay. Ale przypominam, że to będzie gierka robiona bardzo szybciutko, więc nie liczyłbym na coś. Oj tam. Nieważne. Okej. Czyli tak, magazyn ciężarówek i wtedy możemy sobie wziąć to. Jest, dobra, ja jestem na Alasce, bo tak mi gra kazała. Legania. Dobra. Jak ci idzie? Chujowo. Daleko masz jeszcze? Tak. No.
tutaj nie widać, gdzie ta droga jest, w którym on miejscu. No i wiesz, pojedziesz. No. A załączyłeś sobie te światła? Tak. No, ja cały czas też poglądałem na mapę, bo ciężko było. Dajcie mi chwilkę, ja zaraz wrócę. Jakieś zabudowanie. To nową szczepę. Ma paliwo. Okej, jestem z powrotem. Jak tam? No wyjechałem na drogę. Elegancko. W drodze chyba jakieś auto można też zabrać. Dobra, to mi się wydaje. A mi chce się kupić, nie? Bo jest taki znacznik. Tak, tak, tak. Ogólnie znaleźć. Są tam właśnie. Tam po drodze będziesz też miał modyfikacje jakieś do zgarnięcia. Nic nie zbieram ja bez tego. Znaczy te modyfikacje jak będziesz jechał do garażu, to będziesz miał po drodze, nie? Praktycznie będą leżeć na drodze. Także na luzie. To nie. Jak już będziesz bliziutko. Water over the road. Wow, dobra, tu jest z luwu w ogóle oblodzona tak droga, masakra. Ja tu ręczny. Auć. Idzie bokiem. Było bokiem. Ale na drodze w takiej bardziej gdzieś w lesie, czy na tej takiej, gdzie niby asfalt jest? Tam do garażu musisz zjechać z głównej drogi do lasku. Jak chcesz do garażu podjechać? Ja już jestem już przy garażu właśnie. Aha, a to nie wiem jak tu pojechałeś. Ja tam odbiłem w lewo od głównej w pewnym momencie. Ja tam nie miałem. Ale przy samym garażu będziesz też miał modyfikację.
ukryto garaż. Mam ciężarówkę. Jest tam ciężarówka faktycznie. Ale ja nic nie kupowałem. Ja tylko wszedłem do garażu, tylko szybko, żeby szybko to odbębnić. Jest modyfikacja, wziąłem. Raut. Sklep z pojazdami, ile mam pieniędzy? 8850. Najtańsze auto kosztuje 11300. Pery Emi nam coś wysłała, to jest owieczka? Czy to jest owieczka? Pokaż, że można sobie nawet opony kupić takie na błoto. No. Dobra, ja się wracam do tego początkowego miasteczka, do tamtego garażu, bo w tutorialu będziesz miał dojechanie na Alaskę ogólnie. Czekaj, tu jest sklep, tu jest garaż z tyłu, o kurde, gdzie to mnie w ogóle? Muszę objechać to troszkę. No kurwa, jak mam dojechać na tą jebaną Alaskę? Jak nie mogę sobie garażu wyjść? Musisz ten, schować samochód do garażu. No jestem w garażu. No tak, musisz schować samochód. Tam masz przechowaj czy coś takiego. Czekaj, przenieś do garażu i tam masz, czekaj. Pod X-em masz zachowaj. I teraz możesz wejść na mapę główną i jechać na Alaskę. Także leć na Alaskę, potem wyląduj tam i przejdź z powrotem do garażu. Tam będziesz musiał objechać ten magazyn do garażu i z powrotem na Michigan ja lecę. No jest to delikatnie takie nieintuicyjne troszkę. Muszę rzec. Tutaj chcę. No. No co do sterowania, to ta gra ma troszkę tutaj do życzenia, ale najważniejsze, że działa. Gdzie jest ten garaż? Czemu mnie przetransportowało tutaj do GMC? Nie chcę. Zmień pojazd. Czyli ta ciężarówka przy tym pierwszym garażu to jest ogólnie już nasza, bo ja mogę się normalnie do niej przenieść, tylko ona nie ma paliwa w ogóle. Jest popsuta. Ta na Alasce? Nie, ta w Michigan. Co stała obok garażu? Ta bez naczepy. Bo chuj, ja na tą Alaskę przyleciałem. Tu chcę. Dobra, lol. Jest masakra faktycznie, pojebane trochę. Rociąg zbudować, jak chodzi. Dobra.
Dobra, ale jesteś już tam, ne? Na Alasce, dobra. Mamy garaż, więc ja wychodzę do głównego menu i chociaż na tą sekundę, żebyśmy się połączyli i ja będę kończyć. Możemy tak zrobić? No. Zacznij co-op. Jak to nie mam żadnej ciężarówki? Ha, czyli pewnie muszę ją schować jeszcze do ten, do garażu, żeby było. Weź ją schow do garażu tego... Tylko tak, bo teraz jestem na tej Alasce, kurwa, i w tu garażu nie mam, nie mogę do niego wejść. Mam czerwone. Musisz, jesteś koło takiego magazynu, nie? Na strefie magazynowej takiej, tak? Tak? Przepami, kurwa. No, musisz to objechać dookoła. O, debilizm. Byłem w tym samym miejscu, kurwa, tylko... Ja pierdolę. No jest, jest lekko do dupy, no ale cóż. Dobra, ja muszę zachować i musisz tam zachować tą sobie tą tego pick-upa. Musisz mieć coś w garażu, żebyśmy się połączyli. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem. Jest. Zacznij koop. Port północny, Alaska, USA. 2%. Czekaj, mody ciężarówek. Zacznij koop. Postępy są zapisywane przez hosta sesji. Czekaj, spróbuję cię zaprosić. Może tu będzie jakaś opcja zaproszenia cię? Dawaj. Spróbuj tam dać znajdź grę. No dałem. Wyszukało ci coś? Mnie na przykład, czy coś? Wyszukiwanie, takiego? Wyszukiwanie. 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 Nie wiem, co się stało. O, jest, dobra. Do Zimnogórska. Mam, wysłałem ci zaproszenie. Dostałeś coś? Cześć, siadam, ale to nie jest ten. Jakiś Blake, coś tam mi tutaj. Jakieś randomowe. No to wyjdź. Ja teraz znalazłem to, jak się zaprasza w ogóle. Także wysłałem ci właśnie drugie zaproszenie. Nie wiem, czy coś otrzymałeś. Dostałem, tylko czekaj, muszę schować tego dziada. Wracam do menu głównego. No, czy przeszukiwanie znowu? Zaś dałeś to znać grę? Nie, dałem to na poszczególne klikę. Aha, jesteś, dołączyłeś. Czarna rzeka, Michigan, USA. Jesteś! Podłączyłem się do ciebie. Ja do ciebie się podłączyłem. Ręcznie. Au. To nie są Demolition Derby. Dobra, udało nam się połączyć. Patrz, jakie tu przyczepy są w ogóle. Ładne. No widzę, ale tutaj mieć ciągnik. Przyczepa serwisowa.
No, trzeba mieć ciągnik. Ale to spokojnie, przyczepa płaska. Tu jest samochód X. Ja mogę się do tego samochodu przenieść, tylko on nie ma paliwa. Ja nie wiem, jak na razie przetransportować paliwo jeszcze. No ale dobra, udało nam się połączyć, moi mili, drodzy kochani widzowie. Nie wiem, kto tu jeszcze z nami został w ogóle. Lukaszino pewnie tylko, albo Peremi. Stop! Teraz węgorz. Pewnie tak, no. Aha, to nie ten, nie, że paliwa nie ma. On w ogóle jest zepsuty, ten samochód. Tak, on jest uszkodzony i nie ma paliwa. Uszkodzony silnik, uszkodzony skrzynię. Tak, wszystko jest. Może ten, trzeba mieć jakiś samochód naprawczy taki. Tak, tak, na pewno tak. No ale dobra. Holownik, albo ten, albo holownik taki. Możesz go zahaczyć, no. Później i zabrać do warsztatu. Na przykład, nie? Do warsztatu, albo na stację benzynową, bo na stacji benzynowej ponoć się też naprawia, to nie, mi samochody. Auto uszkadza, co ty robisz? Sam do mnie dobiłeś. Bokiem jeszcze. W mój bok uderzyłeś. Dobra, ale to by było na tyle, moi drodzy. Udało nam się połączyć ze Scorpio Volcano w SnowRunnerze. Także może będziemy to kontynuować troszkę. Razem albo coś. Na czołówkę? Nie. Czekaj. Żebyśmy sobie rękę mogli podać przez okno, czekaj. O. Czekaj. Troszkę muszę cofnąć. Ja teraz patrzę przez, wiesz, widok z oczu. W ogóle jak ci lusterko lata, nie? To twoje tak lata. Dobra, jestem prawie w twoim wozie. No. Moi drodzy, kochani. Dziękuję, że tu byliście. Wszyscy. Marowandę z PRM, Lukaszino, jebac policję. Wszyscy tutaj ze mną byliście chociaż przez chwilkę. I oczywiście Scorpio Volcano, że... Za grę dziękuję ogólnie. Ten Teges. A Way Out bardzo mi się podobało. Było strasznie zajebiste, nie? Ale niestety się skończyło. Także będziemy musieli coś wykminić. Pomysł już mamy, ale nie będziemy na razie wam tego zdradzać. Pomysł zobaczycie dopiero w czerwcu. Bo Scorpio Volcano jedzie teraz na urlop i dopiero w czerwcu wróci. Także koopa z nami ujrzycie dopiero właśnie w następnym miesiącu. Czy zagramy w Taiko? raczej to nie jest ta niespodzianka. Będzie bardziej straszna, ale nie będę więcej zdradzać szczegółów. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja również wszystkim dziękuję. Dzięki Wojciechu, dzięki. Spoko. Cała przemysł po mojej stronie. Nie lubię straszne, no. No cóż, może nie będzie aż tak straszne. Dobra, to by było na tyle. Cześć, trzymajcie się, pa pa. Dobranoc. Dobranoc. Told that bitch do like Ja Rule say and put it on me. Yeah, yeah, just got paid. I do not care what it costs. I get up, I take a fall. Ain't no dental when I floss. I put in work. I get up and get to work. Yeah, yeah. I break a bag, bitch, the money come first. What? I need a milli before they put me in a hearse. That's right. And when I'm down bad, I get to work. You know me, I get to work. Yeah. I break the bag, bitch, the money come first. What? I need a milli before they put me in a hearse. Ain't that right? And when I'm down bad. I get to work. I got lil' mama all on me. Rubbing on me, she can't keep her hands off me. Both in the club, drunk, singing off key. Wonder which one of y'all coming with me tonight. Hey, bitch, please. No, I only came for.
for some money. Big doughty in my pocket, that poke out like a bunny. And I'm back with it, we deserve it. We done hustle from nothing. She wanna bring her friends too. We can lap up the bucket. It's like a all bad. Throw me all that. I mean, wanna thank your mama for creating all that. I mean, ain't letting nigga through the front, the homie strap with me. Niggas should start to watch the tone that they talk. I'm still feeling myself. Painkillers won't help. Lil' mama put that press on me. Niggas too mid top shelf. That money don't help. I'ma make it look good. You know I'ma get to work. I get up and get to work. I break a bag, raise the money, come first. I need a milli before they put me in a hearse. And when I'm down bad, I get to work. Hey, hey, hey. Jeszcze jedno chciałem się was zapytać. Czy może na sam koniec... O cholera, co za wejście. Czy może na sam koniec chcielibyśmy kogoś zrajdować? Ja tutaj mam kolegę. Jest nas co prawda niewielu, ale chociaż na chwilkę byłoby mu miło. Także... Próbujemy odpalić rajdzika. Możecie tam zostać jeszcze chwileczkę, jeżeli macie czas. Jeżeli nie, no to trudno. Chociaż się przywitajcie. Dobra. No to nic. To chyba dobrze wpisałem. Także lecimy. No, to trzymajcie się, papa. Bye bye, Maszkaro. No, dobra, zakończam to. Armia to zawsze armia.